proszę Państwa, tym autobusem przyjechałem, kierowca Darek z Polski, z Gdyni, się widziało Janusz Pijanka. Proszę bardzo, pojechali i zaraz się będę przesiadał na 55 autobus, ale wcześniej chcę sobie port sfilmować. Się widziało Janusz Pijanka, Reykjavik, nawet to się inaczej nazywa jakoś, ale gdzie ja zapamiętam tę nazwę, kurde. Tutaj port, niebo jest wspaniałe. Słuchajcie, takiego nieba to w ogóle w życiu nie widziałem. Po prostu rozpoczynają się białe noce. Jeszcze widać czasami w nocy zorzę polarną. Też Polak podobno jechał. No, także widzicie. Pewnie wieje, nie mogę zoomem ściągnąć, bo coś tutaj mi nawalił zoom w tym aparacie. I bym Wam pokazał z przybliżenia ten statek, no ale nie musi wszystko być. Także przyjeżdżajcie, uczcie się ode mnie, zapraszam do Islandii. O, autobus jedzie do Miód, bardzo łatwo zapamiętać, miejscowość Miód się nazywa. Się widziało Janusz Pijanka, hokka hej, podróże w kierunku. I to by było na tyle. No jeszcze Wam pokażę kawałek dalej, żebyście mi nie zarzucali, że robię Wam za krótkie filmy. Proszę, tutaj też turyści przyszli jacyś. Muszę uważać, żeby mi wiatr ropusza nie zwiał, bo wiatry są straszne. Będę musiał zaraz rękawiczki zakładać.